Witam Państwa serdecznie, z tej strony Mistrz Fide Mateusz Paszewski. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić Wam partię z turnieju rozgrywanego w Emiratach Arabskich, Sharjah Masters. Jest to turniej, gdzie bierze też część naszej ekipy, bo gra Marcin, gra Kuba, gra Janek Klimkowski. A partia, którą chciałem Wam przedstawić, jest z rundy trzeciej pomiędzy bardzo dwoma agresywnymi i dynamicznymi zawodnikami Fedosiev Władimir, Salem z właśnie Emirat Arabskich. Będzie ona naprawdę, będzie się działo, także zapnijcie pasy. No i zaczynamy. Zobaczcie od razu. Królewsko-indyjska, bardzo agresywny wybór Salema. Nie chce jakichś nudnych, spokojnych, symetrycznych pozycji. Chce się tutaj naprawdę bić z przeciwnikiem. A Fedosiev jest też skory do bitki, bo patrzy na ten ruch od razu agresywny H4. Tutaj gdzieś próbuje wykorzystać te minusy ruchu G6. Bardzo modny system od paru lat. Niedawno został on wprowadzony w praktykę. Czarnek D6, skoczek C3, skoczek D7, czyli czarny gdzieś z opóźnieniem, jak to w królewsko-indyjskiej, będzie walczył o centrum tymi dwoma ruchami. Hetman C2, przygotowanie gdzieś tam do ruchu E4, no i czarny walczy teraz o to centrum ruchem C5, czarny gra D5, czyli bierze przestrzeń i ruch A6. Ruch A6 ma na celu właśnie, jednak mamy mniej przestrzeń, szukanie tego przełomu B5 w dalszej przyszłości lub nawet od razu. Biały bierze centrum, no i B5 w stylu gambitu wołżańskiego. Kto gra właśnie ten gambit, to może tutaj widzieć te podobne elementy, takie troszkę inne, ale podobne. Bicie, goniec G7 i teraz bicie na A6, które no, według mnie jest lekkim tutaj błędem, lekkim niedokładnością. Lepszą opcją jest wyprowadzić prosto figurę, skoczek F3 po roszadzie A4 z próbą zablokowania tego skrzydła. Zaraz porównamy to do tego, co było w partii. Tutaj czarny no, musi szukać rekompensaty dla tego pionka. Typowa kwestia dla gambitu wołżańskiego, ale myślę, że dobra dla białego. W partii Fedosiev zbił i na co nastąpiła roszada. I o co teraz właśnie chodzi w tym gambicie wołżańskim, który tu nie gra, w dużym skrócie, jakbyśmy to wyjaśnili. Chcemy generalnie, oddaliśmy pionka, ale mamy bardzo silnego gońca, tego pionka zawsze odbijemy i będziemy próbować tutaj naciskać na te dwa pionki i bardzo często tak bywa, że odbijemy jednego pionka, później drugiego, no i mamy pozycję wgraną. To jest oczywiście główne nasze założenie, a założeniem białego jest przytrzymać tego pionka, wymienić figury, wygrać końcówkę. Na przykład po ruchu teraz normalnym skoczek F3, partia by mogła się toczyć hetman A5 z groźbą skoczek E4 i po gońcu D2 odbijamy tego pionka i jesteśmy właśnie już blisko do osiągnięcia tej naszej idealnej pozycji. Skoczek albo przechodzi tutaj, albo przechodzi na C7 i mamy dosyć mocny nacisk za te pionki, mamy pełną rekompensatę. Ale tutaj oczywiście Fedosiev zamierza dalej się bić i nie zamierza tak oddawać inicjatywy w ręce czarnego, także patrzcie, uwaga, ruszek H5. Bardzo agresywny, ale czarny powiedział, okej, bije, pokaż mi co masz. I pomysł właśnie Fedosiewa to było zagranie G4, skoczek musi odejść i teraz ruch G5. Czyli gdzieś tu ten pionek na H7 będzie zafiksowany jako potencjalna słabość i gdzieś ten hetman w niejakiejś przyszłości może próbować tutaj śmignąć i dać mata. Skoczek na H5, no i goniec na E2 i goniec bije A6. Pozycja właśnie wygląda teraz tak. Materiał jest równy, chociaż zaraz zobaczymy, że pozycja będzie dosyć dziwaczna. Czarny myślę ma jednak mimo wszystko bardziej komfortową pozycję, skończył rozwój, ma wszystkie figury już właśnie ładnie wyprowadzone, a biały jednak ma tu skoczka, tu gońca, no i co ważniejsze z tym królem, no nie wiadomo, ani teraz już w krótką, bo gdzieś tu tylko ten pionek, ale w długą też pod właśnie tą armię też nie jest to takie kolorowe. No ale białego plusem jest na pewno możliwość zbicia na H5 i właśnie teraz ten król również osłabia się jego pozycja. F4, także biały realizuje, troszkę narusza te zasady debiutowe, ale realizuje swój plan, dosyć prosty, ale bardzo niebezpieczny, dania mata po tej linii H, ale jak zobaczymy właśnie teraz czarny ma dobry pomysł. Pierwszy, powiedziałbym, w miarę ważny moment tej partii, chociaż już trochę tutaj było wymiany tych ciosów. Co tu grać dalej? Zatrzymajcie może sobie tutaj filmik, kto by chciał trochę bardziej tak potrenować, a nie tylko obejrzeć i się zastanówcie, co tu zrobić, no bo jednak to jest całkiem niezły plan, przyznam wam. Później mogą nawet te pionki gdzieś tam lecieć na nas, może w końcu ten skoczek gdzieś się wyprowadzi, może po jakimś właśnie G6, F5, G6 goniec wejdzie do akcji. No może być, słuchajcie, niebezpiecznie, ale nie ma co tutaj jakoś tak bardzo mocno się przerażać, oczywiście uważać. Jednak król jest centrum, figury też są niewyprowadzone,
Co robimy w takiej sytuacji? Oczywiście otwieramy centrum, także bardzo fajna reakcja Salema. Ruch E6 próbuje otworzyć tą linię E, żeby właśnie dobrać się do tego króla. Skoczek E2, na razie jednak trzeba by tutaj skończyć może rozwój. Hetman H2 byłoby trochę zbyt optymistyczne. I Hetman E8, bardzo drugi, kolejny fajny ruch. Hetman nie tylko gdzieś tam spogląda na tego pionka, ale patrzy na króla i patrzy na pionka. I przygotowuje bardzo fajny kolejny ruch F5 z otwarciem kompletnie tej pozycji. Przykładowo, jakby tu biały zdecydował się na zbicie pionka po ruchu F5, atakujemy wieżę i jak wieża odejdzie po ruchu skoczek B6, teraz już to centrum właśnie zaraz się otworzy. I to, że mamy pionka mniej, nie ma to znaczenia. Te gońce tutaj naprawdę miotą i te ciężkie figury też powinny załatwić tego króla. Biały ma ogromne problemy i jest przewaga czarnego. Ale właśnie Fedosiev na razie normalnie kończy rozwój. No, próbuje zamknąć może to centrum, także bije i po biciu gra skoczek G3. Czyli jeszcze najpierw chce włączyć skoczka do akcji i myślę, że później dalej gdzieś tam ten plan z matem na H7 jest. No i teraz bardzo ciekawa decyzja też Salema, bo widzimy, że tu obydwoje zawodnicy walczą, kurczę, o tą inicjatywę. Jeden i drugi chce atakować, stwarzać groźby. Teraz wydaje się, że centrum jest trochę zamknięte, także no, nie jest to oczywiście takie zamknięcie na amen, zawsze mamy tu przełom pionowe, ale wydaje się, że trochę może bardziej biały teraz atakuje. Normalnym ruchem i chyba najlepszym przyjąć byłoby zagranie mimo wszystko D5 i po skoczek H5 goniec D4, żeby tego gońca silnego zachować. Z bardzo dziwną pozycją koło równości, chociaż wydaje mi się, że w praktyce może być to trochę łatwiej grać czarnymi ze względu na to, że ten król jest słaby, ale ten król, zobaczcie, też nie jest taki kolorowy. To jakiś F5, jakiś koń F6, jakiś G6, hetman H2. No naprawdę jest tutaj, się dzieje. Ale patrzcie, jaki pomysł Salem miał tutaj w partii i bardzo ciekawy pomysł, na co on tutaj wpadł. Zagrał taki ruch skoczek E5. Kompletnie myślę nieoczekiwany, chociaż bardzo sensowny, bo skoczek zmierza na te dwa pola, ale oczywiście jest wielkie pytanie, co się dzieje, jak on zbije. Ale po biciu on zamierzał po prostu odbić i teraz chciał właśnie powalczyć po tej linii F i ma również tego gońca, który tutaj bardzo działa mocno i cały czas do tego króla się próbuje dobrać. Bardzo fajny tutaj jeden z siatek matowych mogłoby być po ruchu skoczek H5. Tu zobaczymy parę naprawdę takich niesamowitych pozycji matowych. Ale zadanko numer 2 dla Was tej partii, po ruchu skoczek H5, co wygląda bardzo naturalnie, gdzie tu jest właśnie mat. Zapraszam też do pomyślenia. A mat jest właśnie po ruchu hetman H5, bicie, szach. I zobaczcie, jak te dwa gońce tutaj rozwalają z wieżą króla i mamy mata na szachownicy. Także po goniec E5, no teraz piłeczka znowu jest bardziej po stronie białego, musi troszkę się pobronić. Zagrał ruch bardzo dobry hetman G2, jedyny właściwie, żeby bronić tego skoczka. No i czarny teraz kontynuuje natarcie, wprowadza figury, zagrał normalny ruch wieża B8, wieża wchodzi na półotwartą linię, trochę tutaj może bardziej podziałać. Biały teraz się zdecydował na skoczek H5, bardzo sensowne. Bije tego pionka i gdzieś tam przygotowuje skoczek F6, bo zobaczcie, hetman spogląda na króla, stąd hetman na G6, aby właśnie no nie było tutaj tego rentgena. Przy okazji hetman idzie bardziej jeszcze do akcji i oprócz patrzenia na skoczka na H5 patrzy na pionki G5 i najważniejsze E4. Biały koniec końców, mimo że tutaj jest już 22 ruch, no kiedyś trzeba wyprowadzić resztę figur, także goniec E3, żeby zrobić roszadę, żeby włączyć też tą wieżę do akcji. I teraz ruch, który obiektywnie jest błędem, ale tu naprawdę bardzo ciężko grać najlepsze ruchy. Bardzo pozycja jest złożona, bardzo ostra. Najlepsze okazuje się, że było zagranie ruch goniec D3, czyli ten goniec wchodzi tutaj do akcji i w pewien sposób nie tylko spogląda na tego pionka, ale powoduje, że po roszadzie mamy możliwość zbicia na C3. I teraz naturalne odbicie przegrywa do szach. Szach i spada hetman. Natomiast jak zbijemy drugiego gońca, co wygląda bardzo niebezpiecznie, to po ruchu wieża B2 też mamy jakąś pewien atak, chociaż jak się okazuje po gońcu D2, goniec E5. Mimo wszystko czarny ma troszkę gorszą pozycję, no ale tu na pewno remisu nie będzie. Biały ma nawet figurę więcej chwilowo, ale znowu, no nikt by tego nie liczył. Jedna i druga strona naprawdę tutaj atakuje, jest w natarciu. No, szczerze mówiąc, biały stoi lepiej, ale no, nie jest dla mnie to takie jasne i w partii myślę, wszystkie wyniki są możliwe. Także goniec D3, ciekawy ruch. Natomiast Salem się decyduje na bardzo też ostry i bardzo fajny ruch D5. Obiektywnie lekki błąd, stąd ten znak zapytania, ale ruch bardzo praktyczny. Otwieramy drogę dla, przepraszam, hetmana, grozimy widełkami. No i myślę, bardzo sympatyczny ruch.
Czarny robi rusz, biały robi roszadkę. Zobaczę, że też jedyny ruch bardzo dobry. No nie ma zbytnio innych alternatyw. Przykładowo jakby spróbował zbić tego pionka, no to po ruchu goniec C3 musiałby odbić. No i gramy wieża B1. Dzięki temu przełomowi pionowemu hetman wszedł do akcji. No i jest po partii, bo po biciu król D2 możemy co najmniej wziąć znowu tego hetmana. Także to było niemożliwe, a D4 gdzieś tam grozi. Ale biały zagrał roszadę. Świetny ruch. No tylko możemy się spytać, i tak było w partii, co po widełkach. Czemu to aż takie dobre dla białego? No ale biały teraz miał bardzo fajny ruch. W ogóle sytuacja, nie wiem czy ja już zapomniałem, D2 jaka jest materialna, ale czarny ma figurę mniej, całą figurę mniej. Ale znowu, w takich sytuacjach z takimi królami, no to materiał jest ważny, ale schodzi na drugi plan. I teraz biały powinien zagrać bardzo silny ruch, ale myślę, że również bardzo trudny, widząc te widełki, a mianowicie hetman H3. Po tym ruchu byłaby przewaga. Ten ruch troszkę wygląda dziwnie, ale zaraz już śpieszę z wyjaśnieniem. A w skrócie, tak wyprzedzając fakty, chodzi o to, żeby zwolnić tą linię G dla właśnie wieży. I teraz tak, jak zbijemy skoczka na C3, to po ruchu B3 nagle nasz atak się w miarę kończy, a głównym pomysłem białego jest wskoczenie na E, na F6 skoczkiem i po właśnie odbiciu tutaj wpadnie wieża na to pole G1, a hetman też bardzo często na to pole E6. Natomiast jak zbijemy gońca, no to teraz już może on wykonać swoją groźbę, czyli szach. Bijemy i po GF pozycja jest przegrana, nie ma jak się bronić generalnie przed tym. Tutaj zaraz jeszcze ta wieża może dzięki temu pionkowi w razie czego wejść na to pole G7. Ten pion jest cały czas pod atakami, ten pion. No tutaj kończy się partia matem. Także po hetman H3 naprawdę ciężkie zadanie byłoby przed Salemem. Najlepsze myślę co to pójście na tą pozycję, no ale tutaj naprawdę trzeba kombinować jak zrobić, żeby nie dostać mata. Natomiast Fedosejew myślał, że nie ma to różnicy i zaczął od tego ruchu, ale jak zobaczymy, jest spora różnica. Teraz pytanko znowu, którą bić figurę? To i to wygląda kusząco. W partii Salem się myli. Wybrał, myślę, bardziej taki naturalny ruch zbicia na C3, bo idea jest, żeby tutaj gdzieś tam do tego króla się dobierać, ale jednak, jak się okaże, ważniejsze było zlikwidowanie tego gońca. I powinien zbić na E3 i teraz po szachu. Możemy zbić, ale uwaga, kim i czym. Musimy zbić oczywiście, bo jest szach i wisi punkt na H7. Okazuje się, że bardzo naturalne bicie gońcem jest błędem, przegrywającym błędem, bo po biciu teraz grozi odejście hetmanem, także trzeba zbić. Wydaje się, że ta końcówka nie jest może aż taka zła. Materiał jest równy, ale po ruchu E5, nie wiem czy on tu się oznaczył dwoma znakami zapytania, to jest bardzo dobry ruch. Biały ma, słuchajcie, wygraną. Grozi wieża H7, grozi wieża G7. No i te pionki są zbyt silne, niestety, szczególnie ten pionek. Także ta pozycja jest wygrana dla białego, ale po poprawnym wieża F6 i po biciu znowu mamy bardzo podobny wariant, ale różnica jest taka: mamy co prawda jakoś mniej, ale właśnie ten goniec się okazuje ważniejszy i lepszy od wieży. Po biciu pozycja jest równa. Dlaczego jest równa, mimo jakości mniej? Mamy bardzo silny pionek, silnego pionka, mamy jakieś opcje, żeby właśnie tutaj pomagać tymi figurami i go wspierać. I ta pozycja, no mimo że jest niejasna, obiektywnie jest w okolicach równości. Natomiast w partii Salem zdecydował się na zbicie skoczka, stwarzając tutaj spore groźby. Oczywiście B3 trzeba zagrać, by zastopować ten atak. No i bardzo też sensowny ruch, goniec D3. Goniec wchodzi do akcji, chce zbić tego pionka. Czasami zobaczymy w przyszłości, patrzy na pole B1, ale po ruchu skoczek F6, czyli wykonaniu tej groźby, no pozycja byłaby iście krytyczna. Bo teraz tak, to już znamy. Po biciu, biciu. Ta końcówka, podobnie jak w tamtym wariancie, jest bardzo zła. Tym razem goniec kryje tego pionka, ale problem jest właśnie z wejściem na to pole. A jak zablokujemy to, no to po biciu, biciu teraz z tej strony będzie nam wchodził. Ma za dużo wolniaków generalnie. Te pionki są wolne, ten pionek ginie. Ten mimo wszystko będzie raczej słabością, a ten jest wolny. Także ta pozycja jest na pograniczu wygranej dla białego. Możemy być sprytni, spróbować jak w tamtym wariancie odbić, oddać jakość, ale tu też jest różnica, bo jak zobaczymy w tym wariancie, po właśnie szachu i po biciu, ten goniec lepiej się sprawuje od tego skoczka. W tamtym wariancie tutaj był skoczek, a teraz po ruchu goniec na H6 okazuje się, że ten nasz król jest tutaj w śmiertelnej pułapce. Bardzo trudno się bronić przed, no przede wszystkim tym szachem i biały w związku z tym wygrywa. Także konie F6 dawało ogromne szanse na zwycięstwo dla białego.
Ale znowu, Fedosyjew, myślę, minimalnie zamienił tą kolejność ruchów, bo pomyślał, okej, okay, no nic nie grozi, zagra hetman na h3. Znowu, spoglądając na tego pionka i chcąc wykonać główną groźbę skoczek f6 szach. Ale teraz naprawdę piękne posunięcie, myślę, dla którego właściwie się tutaj zebraliśmy. Także naprawdę zachęcam, trzecie zadanko dla Was. Zachęcam wszystkich do zatrzymania i zobaczenia, jak możemy się bronić przed właśnie tą śmiertelną groźbą, bo wygląda, że jest poparta. No i co? Najlepszą obroną, słuchajcie, jest atak i patrzcie na tą petardę przygotowaną przez Salema. Wieża bije B3. Fantastyczny ruch. Oczywiście z groźbą mata w jeden. Także trzeba tą wieżę zlikwidować. I teraz wieża A8. Okazuje się, że patrzcie, mamy wieżę mniej, ale niech się gościu broni przed tym. Nie jest to takie łatwe i w partii nie dał sobie rady, chociaż pozycja już jest raczej przegrana i tak. Najlepszym ratunkiem dla niego było zagranie skoczek F6 mimo wszystko. My to bijemy. Nie może oczywiście tutaj odbić, bo tracimy hetmana, ale można powiedzieć, wygrywamy partię. Także można tu, trzeba zbić na E6. Zasłaniamy się, żaden problem dla nas. Bicie i król H8. W tym momencie można powiedzieć, ok, no po partii, bo znowu niech sobie weźmie hetmana, my dajemy mata. Ale biały ma taki bardzo niesamowity ruch, hetman C8, który przedłuża walkę, bo po biciu wieża została odciągnięta, teraz on przychodzi do natarcia i grozi mat na G7, na H7, przepraszam. Musimy oddać hetmana, ale po biciu i jeszcze najdokładniejszym ruchu król G8. Troszkę dziwne, ale żeby ten król właśnie nie wychodził na jakąś tutaj opcję na linię strzału. Po królu G8 pozycja jest prawdopodobnie wygrana, mimo tego, że materiał jest równy. Ten pionek kiedyś i tak spadnie, ten pion wisi, a co ważniejsze, to jest ogromny dalej problem i dalej no nie jest łatwo się przed tym bronić. Także nawet ta najlepsza obrona skoczek F6 nic by nie dała. A w partii zdecydował się na bardzo naturalny ruch król D1, czyli próbuje tym królem uciekać, żeby mieć tutaj zasłonkę. No i słuchajcie, czwarte zadanko dla Was. Teraz trzeba już gościa wykończyć. Jak to robimy? Uwaga, uwaga, bum! Kolejne święcenie, naprawdę fantastyczne. Oddajemy hetmana i po biciu mamy ruch wieża A1. I w tym momencie zrezygnował Fedosyjew, poddał się. No i, przepraszam, jeszcze zagrał tak i po tym ruchu się poddał. Poddał się po ruchu wieża C1, kolejne poświęcenie. Oddaliśmy hetmana i dwie wieże. Same gońce zostały i pionek na posterunku, ale wystarczy to do wygrania, gdyż po zbiciu mamy możliwość szacha. Król musi odejść, kolejny szach. Król odchodzi, wjeżdża hetman. Dalej mamy dwie jakości więcej, ale oczywiście materiał nie ma to znaczenia, bo partia się by skończyła tutaj matem. Także naprawdę niesamowita partia Salema, bardzo ostra Fedosyjew, do tańca potrzeba oczywiście dwójka, także Fedosyjew także tutaj ryzykował, atakował, walczył o inicjatywę, ale jednak górą Salem i jego święcenia były fenomenalne. Tak myślę, należy grać w szachy. Oglądajcie naszych, kibicujcie naszym zawodnikom. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do widzenia.